Zastanawiamy się pewnie, co znajdziemy pod choinką, drodzy Państwo. Witamy bardzo serdecznie teraz w piątek, już w niedzielę pod choinką będziemy szukać prezentów, a my dzisiaj mamy dla Państwa pierwszy taki prezent, czyli najnowsze wydanie dwutygodnika Czas na Opole już na naszej świątecznej choince się znajduje, a może być u Państwa pod choinką, dlatego nie będę za dużo zdradzał tego, co w środku numeru, ale jak zwykle ostatni numer tegoroczny przynosi ze sobą noworoczną szopkę, tym razem zatytułowaną Bal w Operze, czyli z nowym rokiem, nowym krokiem, szopka noworoczna spółki Rudnik & Pelon, czyli najwyższej klasy i kultury. Drodzy Państwo, ale w środku numeru między innymi znajdą Państwo informacje o wyjątkowym klimacie jarmarku bożonarodzeniowego. Będzie o tym, co w Opolu w Sylwestra, bowiem przecież Sylwester do naszego miasta powraca i odbędzie się pod Stegu Areną. Ponadto o tym, co zatwierdzili radni na rok 2024 w Opolu. Będzie oczywiście o naszym stadionie, który jest budowany i znajdą Państwo informacje dotyczące oczywiście świata kultury, ale też ciekawą rozmowę z posłem Dariuszem Jońskim, który gościł w Opolu i można będzie te rozmowy Ryszarda Rudnika odczytać. To oczywiście nie wszystko, bo nie mogę Państwu wszystkiego zdradzić, skoro ma to być oczywiście świąteczny prezent, więc znajdźcie Państwo miejsce pod swoją choinką jeszcze dla najnowszego wydania Czasu na Opole i sprytnie go gdzieś sobie połóżcie, ułóżcie, a on będzie podczas tych świąt Państwu na pewno bardzo dobrze służył. Miłej, udanej lektury.